Szanowni Państwo, święto lotnictwa jest ustanowione na pamiątkę wielkiego sukcesu Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w zawodach, międzynarodowych zawodach lotniczych w 1932 roku. Dzisiaj, w 2013 roku, to święto obchodzimy w drugiej odsłonie, bo pierwszą odsłoną tego święta były pokazy lotnicze Air Show Radom. Te pokazy lotnicze przeprowadzone, dwudniowe wielkie pokazy lotnicze przeprowadzone z tak wielkim sukcesem pokazały nam, czym jest piękno lotnictwa, skąd się ta pasja lotników bierze. Rozumiemy, mogliśmy zobaczyć źródło tej pasji. Możemy lepiej rozumieć pilotów, lotników, cały personel latający. To święto pokazało nam stan wyszkolenia polskich pilotów. Te wszystkie rzeczy, które składają się na ten kunszt, który piloci nam pokazali, który osiągnęli, mówił o nich pan generał Majewski. Te wszystkie godziny poświęcone wyszkoleniu, stworzeniu dokumentów, regulaminów dotyczących bezpiecznego wykonywania zadań, to są miesiące i lata ciężkiej pracy. Wykonaliśmy dużą pracę po wszystkich tych wielkich, smutnych, tragicznych zdarzeniach, które w lotnictwie kilka lat temu miały miejsce. Dowództwo Sił Powietrznych, całe lotnictwo, polskie siły zbrojne wyciągnęło daleko idące wnioski, wdrożyliśmy zalecenia. Ufam, że podstawę wykonywania zadań lotniczych w Polsce, wszystkie regulaminy i instrukcje w tej chwili pozwalają nam na to, byśmy bezpiecznie wykonywali zadania. Wszystkie szkolenia międzynarodowe, bardzo poważne szkolenia, ćwiczenia wojskowe z udziałem polskich pilotów pokazują, że potrafimy w sposób profesjonalny wykonywać te zadania, że jesteśmy gotowi do współpracy z sojusznikami. To święto lotnictwa w Radomiu pokazało nam też jeszcze jeden aspekt. Przepiękne statki powietrzne. Mówił pan generał Majewski o ostatnich zakupach, które zwiększają potencjał bojowy sił powietrznych. Ale przed nami jedne z największych w ostatnich latach procesów modernizacyjnych, zakupów. Pozyskanie samolotu szkolnego i pozyskanie 70 śmigłowców, a także pozyskanie bezzałogowych statków powietrznych. Dzisiaj w Sejmie rozpoczęła się dyskusja na temat nowelizacji budżetu, która to nowelizacja dotyka również siły zbrojne, zmniejszeniem wydatków roku bieżącego. W tym miejscu chcę wyraźnie powiedzieć, że ta korekta konieczna z punktu widzenia budżetu państwa i gospodarki państwa, tak by w latach następnych kolejne budżety były budżetami wzrostu i przynosiły nam też większe wydatki dla obrony narodowej, że ta konieczna korekta nie będzie dotykać żadnego istotnego programu modernizacyjnego, a z całą pewnością tym samym nie będzie dotykać sił powietrznych. Te wielkie programy, które wymieniłem przed chwilą, będziemy konsekwentnie realizować i w niedługiej perspektywie czasowej najbliższych lat siły powietrzne wzbogacą się o samolot szkolny, śmigłowce, bezzałogowe statki powietrzne, które zwiększą znacząco potencjał sił zbrojnych, sił powietrznych. Rozpoczęliśmy też wielki program związany z obroną przeciwlotniczą, z obroną powietrzną, który też nie jest zagrożony, będziemy go realizować. Proszę Państwa, konsekwentna praca przynosi zawsze dobry rezultat. Ta praca w lotnictwie, w całych siłach zbrojnych, w całym resorcie jest pracą ciągłą. Mamy świadomość tego, że wiele wyzwań przed nami, ale zarówno Radom, przepiękne dni słoneczne, jak i ten dzisiejszy dzień, to jest radość. To święto radosne. To święto, z którym możemy pokazać osiągnięcia, cieszyć się z tego, co mamy i konsekwentnie realizować kolejne zadania. Chcę podziękować dowódcy Sił Powietrznych, panu generałowi Lechowi Majewskiemu, wszystkim pilotom, całemu personelowi, wszystkim żołnierzom, personelowi, pracownikom Sił Powietrznych za ciężką pracę ostatnich lat.
stoimy w miejscu szczególnym. Przed pomnikiem poległych żołnierzy, świadomi odpowiedzialności, która ciąży na nas. Tej odpowiedzialności polegającej na tym, by utrzymać w odpowiednim standardzie, w odpowiednim znaczeniu ważny element sił zbrojnych, jakim są siły powietrzne. To udaje się robić, to jest, myślę, źródło satysfakcji dla wszystkich służących w siłach powietrznych. Panie generale, panowie oficerowie, żołnierze, proszę przyjmijcie sił powietrznych, proszę przyjmijcie podziękowania, które składam w imieniu szefa resortu, ministra Tomasza Siemoniaka, całego kierownictwa resortu. Wspólnie będziemy w dalszym ciągu modernizować siły powietrzne. Siły powietrzne, które są klubą dla wszystkich obywateli Polski. Wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo.